Dzień dobry, ja jestem Poketrener Flotar i witam Was w kolejnym odcinku Pixelmonów. Jest duża zmiana, będzie bardzo kontrowersyjna i chciałbym, żebyście mnie najpierw wysłuchali, a później zadecydowali w komentarzach, czy chcecie to, czy mam usunąć tą pewną rzecz. Uwaga, jak pewnie zauważyliście, ostatnie dwa odcinki Pokemonów no nie wyglądały tak, jak chciałem. Po prostu nie wyglądały tak, jak chciałem. Było przez pół godziny po prostu szukanie jakiegokolwiek Pokemona, jakiegoś właśnie bossa, cokolwiek. Na przykład tutaj se boss właśnie leci, nieważne, i mówię, kurde, muszę coś z tym zrobić. I tak naprawdę nie miałem pomysłów, jak można tą serię jakoś ożywić, bo no nie wiem, nie, przyznam szczerze, że wydaje mi się, że po prostu nudziło was coś takiego, że przez pół godziny gdzieś lataliśmy po jakiejś, wiecie, no po mapie, po prostu w poszukiwaniu jakiegokolwiek Pokemona wartego walki, czy też po prostu czegokolwiek. I wgrałem, uwaga, radar Pokemonów. Tak, wgrałem radar Pokemonów, ale tak jak mówię, wgrałem go tylko i wyłącznie dlatego, żeby odcinki nie były tak nudne. Przynajmniej no to tak mi się zdaje, że one były nudne i w nich się kompletnie nic nie działo. Także możecie, na ten odcinek zostawię ten radar, ale możecie w komentarzu napisać: tak, chcemy radar, nie, usuń radar, wolimy odcinki, w których po prostu przez pół godziny biegasz i po prostu szukasz tych Pokemonów na ślepo, mimo że często to się nie udaje i tak dalej, i tak dalej. Mam Pokemony, zobaczcie, jestem przygotowany do odcinka, nawet poczytałem sobie o każdym Pokebolu. Zaraz wam powiem, co te Pokebole potrafią tutaj zrobić. Czy coś jeszcze się zmieniło? Aha, byłem w jaskiniach, mam naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. Łóżko. Stare, dobre łóżeczko, nie? Weźmy sobie łóżko. Dobra. To jest tak, Dive Ball łapie Pokemony, które są wodne 3,5 razy lepiej niż zwykły Pokeball. Heal Ball leczy status i zdrowie Pokemona, którego złapie. Nest Ball to jest... Kurde, co robił Nest Ball? Łapie Pokemony dzikie? Coś takiego. Dzikie, które mają chyba mało HP. Safari, no to jeżeli łapiemy na biomie Plains, to po prostu lepiej łapie. Friend Ball zwiększa poziom szczęścia Pokemona, gdy go złapiemy do 200. Ultra Ball, no to wiadomo. I Sport Ball to są Pokemony, już nie pamiętam jakie, ale jakieś Pokemony to były. No, także możecie zdecydować, czy chcecie po prostu... Czy chcecie, aby ten radar był, czy nie? Na przykład dzięki temu właśnie znalazłem szybciutko Kangaskhana, tam też gdzieś był bossik. Wydaje mi się, że jest to spoko, ale mówię, ostatnią jakby rzecz, żebyście wy zdecydowali. I właśnie, mogę zrobić ekspera i powinienem to zrobić od razu, zapomniałem o tym. Weźmy sobie, wyjdźmy z tej walki i idźmy zrobić ekspera. Po to byłem wczoraj w kopalni i o... To jest Scizor! Jezu, jak ja uwielbiam tego Pokemona. Znaczy, Skytera tak naprawdę lubię. To jest Scizor? Scizor! To jest Shiny Scizor w Mega Ewolucji. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie, czy... A! Czy on nie jest piękny? I znika i się pojawia. No ładne. Naprawdę ładne. Weźmy sobie Pokehill, może z nim zawalczymy. Wczoraj pokonałem też jakiegoś bossa, jak sobie grałem. Pek! I który? 68 poziom. Flame Burst. I wow. Okej. Okay. 49 poziom i mamy Scizorite. I Dragon Egg. Po co mi jajko smoka, się zastanawiam, ale może nie warto. Właśnie byłem nawet w Netherze. Powiem wam, że w Netherze żadne Pokemony się nie respią. Kompletnie żadne. Ale byłem tylko po Glowstone, żeby po prostu zrobić te wszystkie rzeczy. Musimy jeszcze peceta sobie zrobić. Właśnie, o, mam w ogóle diamenty sobie też zdobyłem. No wczoraj sobie troszkę pograłem, ale to były takie rzeczy typu, o, pozbieraj surowce, przepal sobie te aprikorny, tak? Aprikorn, a ja mówiłem na to apikorn parę odcinków temu, jeszcze wszystkich pokeboli nie zrobiłem, ale powiem wam, że tym młotem się tak szybko to robi, masakra. Dobra, stwórzmy ekspszer. Tu mamy exp all i ekspszer. Ja wolę sobie stworzyć zwykłego... tego nie można nawet stworzyć. Dobra, glowstone. Jak widzicie, glowstone'a mam dość dużo, prawie dwa staki. Chyba więcej nie będzie po prostu potrzebne. O, weźmiemy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no dobra, niech będzie pięć. Potrzebujemy dwa lapisu i trzy aluminium. Dwa lapisu, pyk, i będziemy mieli wreszcie ekspszera. Ejku, wiecie, jak mi tego przedmiotu było potrzeba?
Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Exper, do czego służy. Jeżeli po prostu jakiś Pokémon będzie to trzymał, powiedzmy, damy to tobie. Szupet, bo Szupet na 36 ewoluuje. I po prostu Charizard zabije jakiegoś Pokemona, no to Szupet też dostanie expa. Połowę, z tego co pamiętam, także całkiem spoko. Jeszcze chciałem zrobić peceta. Nie wiem, czy dam radę go zrobić. A, aluminium plate. Mhm. No dobra, czekajcie, czy to się robi w ten sam sposób, co wszystko? Pyk. Uwaga. Zaraz się przekonamy. O, ale to wolno teraz idzie, o kurde. I potrzebujemy takich 6. No dobra, to szybciutko zrobię. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego jakoś bardzo za złe, że to postanowiłem zrobić na odcinku, ale chciałem, żebyście po prostu byli przy tym, jak to robię. A pacjent potrzebny mi jest to po to, że jak będę łapał Pokémony, to po prostu będę mógł sobie je wymieniać. W pierwszej kolejności Quagsire idzie do śmieci, Sentret idzie do śmieci i Sandslash idzie do śmieci. Zostaje Gloom, Chapet i Charizard. Tamte zostają, bo są shiny, a Charizard, no bo jest moim głównym Pokémonem, prawda? Więc czego bym o nim nie mówił, no to Charizard zostaje. Te żółte kropki na mapie, które widzicie, kwadraciki, to są położenia Pokédexów? Nie, Pokémonów takich. A zresztą, zaraz zobaczycie, kurde, co ja będę wam gadał. Weźmiemy sobie to. Takich Pokemonów, które możemy sobie zebrać po prostu i tyle. Musimy sobie stworzyć naszą lampę redstone'ową, Pokemonową. Co jeszcze było mi potrzebne? Redstone i glas. Czy ja w ogóle mam piasek? Ja chyba piasku nie zbierałem kompletnie. Tak, piasku nie zbierałem, także pójdziemy sobie szybciutko zebrać piaseczek. Też właśnie dzięki temu będę mógł lepiej uchapać shiny Pokemony, które są bardzo rzadkie, oczywiście. Ale... no będzie jakaś większa możliwość na to. I właśnie, miałem tego nie mówić, ale powiem to. Wczoraj sobie grałem, wyświetliło mi się, że pojawiała się legenda Pokemonowa. Jeszcze nie miałem wgranego tego radaru. To właśnie była jedna z rzeczy, która mnie do tego zmotywowała, że nie, muszę wiedzieć. No i pojawiła się legenda, nie wiem gdzie. Znaczy to był Extreme Hills Biome. To było, już wam mówię, to było tutaj gdzieś, w tym miejscu. Ale latałem, nie mogłem tego znaleźć, także nie mam pojęcia, co to była za legenda, ani nic takiego. No, ale legendy się tu respią, bardzo rzadko, ale się respią, także spoko. I mam nadzieję, że po prostu ta seria troszkę odżyje, że wiecie, w końcu będziemy mogli łapać Pokémony fajne i tak dalej, i tak dalej. Właśnie mogę, jest taka opcja. Pyk. Jest taka opcja, że mogę sobie wpisywać na przykład nazwę Pokémona i będzie mi pokazywało to na mapie. Czyli na przykład chcemy Charizard. Okej. Okay. Charizard i teraz jeżeli jakiś Charizard pojawi się na tej mapce, no to po prostu będzie jakiś tam kolorem zaznaczonym, chyba zielonym z tego co pamiętam. No, także coś w tym stylu, kurde, w ogóle powiem wam, że w tym domu mam taki śmietnik, śmietnik, bo ludzie cały czas wchodzą do mnie. Nie mam pojęcia po co wchodzą, ale z jakiegoś powodu cały czas u mnie siedzą. Jak się robiło te panele? To się tak robiło? Nie. Już wiem chyba. Jeszcze potrzebuję dwóch. Raz, dwa. I to było coś takiego? O, 16. Teraz możemy od razu sobie stworzyć peceta. Jeden redstone'ik. Jak powiem wam, że najwięcej diamentów znalazłem w kanionie. Chyba tam 8 albo 10 diamentów. W jednym po prostu miejscu było. To był chyba mój rekord diamentowy. Dobra. Pecet już jest. Postawmy sobie pececika. I nam mamy naszego peceta. Dobra, możemy ruszać na łowy. Jeszcze muszę sobie zrobić Pokehila. Ale Pokehila kiedyś zrobimy na pewno. O, i właśnie się pojawił fajny Pokémon. Wiecie co? Nawet sobie z nim zawalczę. A co? O, Gloom nie może uciec. Ech, Gloom. Wyłączmy sobie to. I to jest Mega Heracross. Mega Heracross i sprawdźmy, czy będzie działał Exper. Mam nadzieję, że będzie działał. Nie, to jest Pinsir. Kurde, co ja w ogóle gadam? To jest Pinsir. Stary, dobry Pinsirek. Jezu, jaki on jest straszny. Chyba to się rzuca w ten sposób. Oj, to jest w ogóle jeszcze shiny Pokémon. No, nieźle. Flamethrower. Ano tak. Dobra, to już raczej nie mam ochoty z sobą walczyć, kolego. Ale dziękuję, że mnie zaatakowałeś. Jeszcze sobie sprawdzę mapkę. Polecimy chyba
tutaj, bo ja chciałem złapać te Alolan Pokémony i z tego co wiem, one się respią właśnie na Extreme Hills. Także 11.44. Pek. I czy coś się tutaj pojawi fajnego? Okej, okay, widzę, że są jakieś Pokémony, ale my szukamy Alolan Pokémonów, bo ostatnio nie mogłem złapać. Machoke, ty jesteś też fajnym Pokémonem i ewoluujesz przez trade'a. I to jest Fampi, albo... O, tu w ogóle coś jest. Chyba to jest bosik? Bosik albo shiny. Nie, to od razu widać, że to jest boss, nie? Taki duży, dość duży Pokémon. Chyba nie mam z nim szans, niestety. Mam kill off. Właśnie, mam w ogóle Firestone'y. Nie wiem, jeżeli mi napiszecie jakiegoś Pokémona fajnego, który ewoluuje Firestone'ami. Plucz Growlite'a, chyba Growlite ewoluuje. Tak z pierwszej... Z pierwszej edycji, którą pamiętam. To jest Infernape. Ej, powiem wam, że przydałby mi się taki. Infernape. No dobra, czas sprawdzić, jak działa Exper, bo tego jeszcze nie przetestowaliśmy. Dragon Rage. Weźmy sobie. I Slash. Dzięki. I powinien Shaper, nie mam pojęcia, czy dostał, czy nie dostał expa w końcu, ale powinien teoretycznie dostać. Także ruszmy sobie gdzieś tam dalej. To wygląda jak taki Mew. Taka przedforma Mew. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Z tym nawet nie walczę. O, zniknął. Bo nie mam Pokemona po prostu, który mógłby go pokonać w jakikolwiek sposób. Więc to takie bezsensowne troszkę było. Wiecie co? Wsiądę sobie na Charizarda. I możemy ruszać. Możemy ruszać na przygodę w poszukiwaniu liderów, legendarnych Pokémonów, shiny i tego wszystkiego, co tutaj ta mapa skrywa. O, widzicie? I mamy te Pokébole. Jasne, to jest takie oszustwo, ale to jest tylko i wyłącznie, żebyście po prostu... O, coś się pojawiło tutaj. Co to jest? Co to jest? Okej. Okay. Wow. Chwila, to jest... Nie, to jest boss? Ale czy... Dlaczego tamten był na żółto? A ten jest na... Dobra, bo chyba chodzi o bossa. Co to jest? Hound Doom. I w ogóle jest chyba jeszcze shiny. No, nieźle. No mówię, nie ma sensu z nim walczyć, bo wiadomo, jak to się zakończy. Ta walka moją śmiercią. Raczej. Czekajcie, tu jest gdzieś pokeball? Czy co? A nie, dobra, ten Pokéball jest gdzieś w tym miejscu. Za chwilę trzeba będzie wracać do domku, się przespać. Tem Detect. Nie mam pojęcia, co robi ten ruch, ale wypadałoby to sprawdzić kiedyś. Weźmy sobie szybko, idźmy do domku i prześpijmy się. Pyk. A nie mogę jeszcze spać? Dlaczego nie mogę spać? Dobra, mogę spać. O, Pokeradar. Level 49 Charizard. Aha, dobra, to mojego Charizarda wykryło. No nieźle, ale przynajmniej wiemy, że to działa, nie? Jakoś tam. Co chwilę będę pewnie umierał. Ech, najgorzej. Dobra, gdzie miałem iść? Miałem iść tu. I mieliśmy sprawdzać Pokémony. Okej, czy ty... Tak, to jest boss. Ale powiem wam, że on nie wygląda jakoś super mocno. A, próbujemy. Próbujemy. Walki z bossami zawsze spoko. No dobra. No to powalczyliśmy sobie. Powalczyliśmy sobie ładnie z Pokémonem. Pięknie. A teraz możemy już ruszać tam, gdzie mieliśmy ruszać. O, czekajcie, bo tu jest Pokéball. Nawet go nie zauważyłem. Przede mną był, a... Love Ball. Ulala. On zwiększa pewnie miłość Pokémona, bo niektóre Pokémony po prostu ewoluują przez miłość. Bodajże. Eevee jakieś formy. Coś może takiego jest. Trudno mi powiedzieć. I my musimy tam lecieć. Bo może tam będzie nowy lider, a my musimy oczywiście pokonać wszystkich liderów. Nie mam pojęcia, jak oni się tutaj pojawiają i jak to dokładnie działa. Ale jakoś to jest. Tak, szukam jakichś fajnych Pokémonów. O, bossik jest. Salamence. Jejku. Salamence, mój przyjacielu. Jezu, jaki to jest ładny Pokémon. O, znaleźliśmy wioskę i w wiosce może być... W wiosce może być lider. Tylko musimy go znaleźć. Albo lidera nie będzie.
chyba lidera nie ma tutaj. Jednak to jest wioska bez lidera, ale zawsze możemy wejść sobie do najlepszego pomieszczenia i sprawdzić, co my tutaj mamy. Obsydian się przyda, to się przyda. Wszystko, w czym się przyda, bierzemy. Dziękuję. Dziękuję za wasze dary. I możemy ruszać śmiało dalej. Pyk. Charizard, wybieram cię. O! Wow. Ale coś się zlagowało. Tu jest chyba dżungla? Czy to jest biom dżunglowy? Nie, to nie jest biom dżunglowy. Muszę znaleźć dżunglę, bo w dżungli się respi Mew. Przynajmniej kiedyś w starych wersjach tak było. Że właśnie pojawiał się Mew. Ja oczywiście, wiecie, powinienem te pokebole otwierać. O, tutaj sobie lecimy. Ziup. Szybko otwieramy pokebola i możemy ruszać. Fire Punch. To jest dobry atak. To jest naprawdę dobry atak. Tylko, że żaden z moich Pokemonów na Charizard nie potrzebuje takich, nie? Jeżeli znajdę jakiegoś Pokemona ognistego, albo który będzie mógł używać tych ataków, to wtedy. Czy pojawił mi się Shiny, czy to jest boss? Uwaga. Wydaje mi się, że bossik jednak. Tak, bossy. Cześć, Slowbro, co tam u ciebie? Chyba Slowbro dam radę pokonać. Tylko muszę najpierw zrobić mu jakąś krzywdę, typu, nie wiem, otrucie? O, i widzicie, już jest zatruty i już wiem, że wygram tą walkę. Już jestem po prostu pewien tego na 100%. Weźmiemy sobie Sandslash. Okej, okay, coś mi tam robi. O, my oczywiście tylko gramy, gramy na czas, żeby jak najbardziej go trucizna obiła. Teraz weźmiemy sobie ciebie, kolego. Slam. O, ale dostałeś. Ha, 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 ha. Jesteś głupim Pokemonem. O, i znowu mnie zabił. I teraz wjeżdża Charizard na pełnej, wiadomo. I bierze na przykład sobie Slash. I raczej... O, wow, wow, wow. No. I Szupet też dostał poziomik. O, Exper. No, to jest... to jest takie typowe. O, nie potrzebuję Expera. O, proszę, masz, dostaniesz tego Expera teraz. I Slowbro Knight. Czyli jeżeli zna... Ej, w sumie Slowbro... W sumie Slowbro jest całkiem częstym Pokemonem. Może właśnie Slowbro ogarnął sobie? Może jest gdzieś jakiś Slowbro? Tam jest kolejny bossik, tylko sprawdzę, jaki to jest. Widzicie, te rare bossy. Bez problemu potrafię sobie z... Co to jest? Krikentun. Dobra, zatruj... O, nie mogę? Dobra, jest podpalony Pokemonik. Shadow Ball. Faint Attack. Spoko, jeszcze właśnie, wy mi wysyłaliście, że te wszystkie remove prevents the target from using this health item. A, no to w dupie z tym. Nie potrzebuję tego. Take all, drop all. Ten Pokemon, jeszcze nie nauczyłem się tej zależności tych wszystkich Pokemonów, jak coś. Co to jest? Mega Blastoise. Ten tak Cruele. Ale nie widzę żadnego Slowbro. Tam w ogóle jest jakiś wodny, dziwny Pokemon. Azumarill. Azumarill też pewnie będzie kupą totalną. Co to jest? Porkchop. Wyrzućmy tego Porkchopa. Nie potrzebujemy Porkchopów. My szukamy lidera. Ale w sumie wypadałoby dzisiaj ewoluować Pokemona, nie? Także zaraz się tym zajmiemy. Może jakieś roślinne fajne Pokemony będą? To by było spoko. Tutaj coś jest? Pokazuje mi na mapie, że gdzieś tu coś, jakiś Pokemonik się ukrywa. Togetic, to jest przemiana Togepi. Chodź tu, ja muszę ciebie pokonać. A, dobra. Złego Pokemona troszeczkę użyłem. I właśnie, jeżeli wystawimy go na Sandstone'a, to w inną formę ewoluuje nasz kolega, czyli Gloom. Ale my chcemy oczywiście Leaf Stone'a, to wtedy będzie miał fajną przemianę. Gloom, który ma poziom? Okej, okay, 27. Nie wiem, to jakoś dziwnie wyglądało. Pyk. Czego ja nie potrzebuję? Jajko smoka. Po co mi to jajko smoka? I tak pewnie w endzie nie ma sensu iść do endu, bo i tak się tam Pokemony nie pojawiają. Kompletnie. A czy jeżeli dam jakiemuś innemu Pokemonowi Exprzera? Pyk. Uwaga, zobaczymy, czy Sentret będzie też dostawał poziomy. Pewnie tak. Tak to działa. Tutaj coś się pojawiło. Wow. Sablaj. Cześć. Ciebie nie można łapać, rozumiem. Czekajcie, Pokemon. Bug, Pokeballs. A, no dobra. Się upewniłem tylko, że żółty kolor to jest po prostu inny kolor tego bossa. Flamethrower.
Uwielbiałem ten atak. Zawsze go po prostu uwielbiałem w tym, w Pokémonach Fire Red. Bo taki, to był najpiękniejszy atak w Pokémonach. I okej, zabił mnie, ale spokojnie. Quagsire. Slam? A, no tylko, że Quagsire, przepraszam. I czy uda mi się go uśpić? Niestety nie. Amnezja? Szapet? Nie, no on sam sobie nie poradzi. Ale możemy spróbować. No nie poradził sobie. Ale byłem bardzo blisko wygrania tej walki. Sand Tomb? O, udało się. O kurde, ale wow, ale podskoczyli z atakami. Rapid Spin, dobra, Rapid Spin sobie weźmiemy. Helping Hand nie potrzebujemy takiego ataku. I Sablanite. Ulala. Nice. O, i Sentret ewoluuje. Dobra, czyli wreszcie coś się udało. Sentret ewoluuje, może iść śmiało do peceta. My już Sentreta nie potrzebujemy. Tfu na Sentreta. A, on w tego ewoluuje. Furet. Cześć, Furet. Ale ładniusi. Idealny do tego, do peceta będzie. Do schowania go i zapomnienia o nim. Czekajcie, tak patrzę. Weźmiemy sobie... Tutaj skończyłem. Tak sobie nazwiemy tego waypointcika. I wrócimy do domu odłożyć sobie pokemony. O, lag. A, bosik jest. A, Rayquaza. Ech, i co ja mam z takim czymś zrobić? Weźmiemy, damy sobie... W sumie żaden inny Pokémon już nie może ewoluować, nie? Także Gloom niech będzie miał. Ciebie odkładam. Reszta niech sobie zostanie. Rayquaza. Legendarny Pokémon Boss. Wiecie co? No, spróbujemy z nim zawalczyć. Czemu nie? Jeżeli nam oczywiście nie odleci. To chyba Pokémony na złość to robią, wiecie? Pokeheal. Czy uda mi się pokonać pierwszą legendę? Dobra, jest, Rayquaza. Walczmy. No tak, walka z pierwszą legendą była, proszę bardzo. Wszystko jest tak, jak być powinno. Pojawił się w ogóle drugi bosik za mną, także może za chwilkę sobie tego zobaczymy, bossa. Ech, no co mogę powiedzieć? Silne są... Wow, nie, to nie jest on. A, tu jest gdzieś. To jesteś ty. Powiem wam, że nie powiedziałbym, że to jest w ogóle jakiś boss albo mega ewolucja. Kompletnie. Dla mnie wygląda po prostu jak zwykły, najzwyklejszy Pokémon. Jeszcze dzisiaj Szupeta musimy ewoluować. Taki jest plan na ten odcinek. Okej, okay, Gloom i Szupet. A, dobra, dzięki za przedmiociki. Pyk. Bright Powder. Okej, okay, weźmy sobie to, odłóżmy. Kurde, no Rayquaza. Taki Pokémon. Kiedyś złapię Rayquazę. I inne Pokémony też. To sobie odłóżmy. O, powiem wam, że trzy mega ewolucje dzisiaj zabiliśmy. Także idzie to naprawdę całkiem, ale wypadałoby kogoś złapać, nie? Jakiegokolwiek. Ale one, idziemy na tego. Extreme Hillsy. 11:40. O. Na Extreme Hillsach musi się pojawić jakiś fajny Pokémon. Alolan Golem to jest podobno elektryczno-ziemny, tak pisaliście mi. Albo Alolan Dugtrio, który nie mam pojęcia jaki ma typ, ale to jest jednego z tych na pewno łapię teraz. W tym odcinku. Już niedługo. No, dajcie mi normalne Pokémony, co? Na razie w ogóle nie wiem, się zapadły chyba. Gdzieś pod ziemię, czekajcie, pójdziemy sobie w drugą stronę, bo tu się coś pojawiło. Jak widzicie, ta mapa się przydaje i możecie, mówię, zdecydować w komentarzach, czy chcemy to, czy nie chcemy. To jest zwykły Geodude. A ja chcę Alolan Pokémony. Za chwilę się tu oczywiście prześpię. Pyk. Żeby było po prostu szybciej. Slash kill. Jak zwykle, no bo inaczej po prostu, no bym leżał w miejscu i leżał, nic bym nie mógł zrobić kompletnie. Ty nie jesteś chyba Alolan Geodude, ale też fajnie wyglądasz, kolego. Zaraz sprawdzimy, jak się nazywasz. Wow. Mięszao. Dobra, Mięszao, jesteś fajnym Pokémonem. Flame Burst.
Jeżeli przetrwasz moje ataki, jeżeli to przetrwa, to go łapiemy. No, co mogę powiedzieć? Nie przetrwał. Moonlight. The user is sourcing HP. Aha, czyli w zależności od pogody, to tyle sobie HP przywracam. A wiecie co, wezmę sobie ten atak. I Szupet jeszcze potrzebuje jednego poziomu. Tam jest zwykły Graveler. Tu też jest jakiś maluszek. Ej, no co? O co? O, widzieliście to? Magikarp, który był w powietrzu. Latający Magikarp. What? Gdzie ty byłeś, Magikarpie? Ty chyba nie jesteś Magikarpem, prawda? Ale powiem wam, że też może być. Też może być, żeby po prostu wbić Szupetowi. Jest, Szupecik ewoluuje. Co? Albo nie, na 37 on ewoluuje. Dobra. Dobra. Co to? A, legenda. Latias albo Latios. No, to są te dwa takie fajne Pokemony. Ech, tyle legend, a żadna nie chce się u mnie pojawić. W ogóle odkryłem sposób, jak szybko wczytywać nowe Pokemony, jakby resetować, i to jest większa szansa na legendę. Mogę wam za chwilkę to pokazać, sprzedać ten patent. Chociaż to jest, no, całkiem... Wydaje mi się, że każdy to zna, patrzcie. Jak zrobić, żeby się pojawiły tutaj nowe Pokemon? Nieważne, jest i on. Mój ostatni, największy wróg. Siema, Dugtrio. Co nam u ciebie, mordo? Jak życie? Dobra, Dragon Rage. Okej, okay. Połowę HP mu zabrałem. Nie mam... Sand Slash? Okej. Okay. Slash. Dobra. Spróbujmy takiego ataku. My nie chcemy go... Ja chcę tylko go obić troszeczkę. W ogóle duch, który mnie ten podpalił. No nieźle. Slam? No. No. Nieważne. No czajcie, byłem tak blisko. Aż muszę sobie wydobyć tego szardzika, bo inaczej się po prostu nie da. Czy jest tu gdzieś jeszcze Alolan Dugtrio? Naprawdę chciałbym Alolan Dugtrio albo Golema tego alolańskiego złapać. Nowe typy poke... hello bosik. Ja powiem wam, że już z nim walczyłem. Ale przecież można jeszcze raz zawalczyć, nie? Tylko, że no ja mam mało ataku. Z tego co widzę. I nawet dużo mu nie bije, co jest dziwne. Bardzo dziwne, bym powiedział nawet. Ała. I zabiliśmy go. Czy Szupet 37 poziom. I dostałem amulet coin. I Szupecik ewoluuje. Jest! Szapet! Zobaczymy, w co w ogóle ewoluuje. Pewnie kojarzę tego Pokemona, a nie powiedziałbym, że się ewoluuje z tego właśnie. Szapet na pewno zostanie. Wow! Banette. Dobra, nie kojarzyłem ciebie. Fajny Pokemon. Fajniutko wyglądasz. Banette. Ładnie. Naprawdę ładny. Dobra, teraz wam pokażę trik na szybkie po prostu spawnowanie różnych Pokemonów. Patrzcie, idziemy sobie tutaj. Jest taki bosik. Patrzymy, czy coś ciekawego się pojawiło. Wow. Aha, dobra, zminimalizowało mi grę, bo wcisnąłem nie ten klawisz. Idziemy sobie tutaj. Pojawiają nam się nowe Pokemony. Okej. Okay. Sprawdzamy sobie. Jeżeli nic ciekawego nie ma, wracamy tam i tak możemy cały czas po prostu sobie szybciutko respić nowe Pokemony, dzięki czemu mamy większą szansę na legendę. No, ale no raczej nie będę z tego korzystał, bo to oszustwo przecież, a my chcemy tylko Alolan Golema, nic więcej. Albo Dugtrio. Pamiętam, wcześniej tych Pokemonów było co chwilę masa, nie? A teraz po prostu nie mogę nic znaleźć. Także zobaczcie, ten Pokeradar wgrałem i tak dużo się nie poprawiło. No, zabiliśmy parę mega ewolucji, ale i tak nadal jest problem. Znaczy oczywiście, mógłbym wpisać coś takiego. Alolan. Chyba... nie, dobra. Golem. A, dobra, po prostu nie ma takich Pokemonów tutaj, w okolicy. No i wracamy sobie tutaj. Pek. I powinny być inne Pokemony. Tadam, są takie Pokemony. Fajnie. Fajna zabawa. Ten w ogóle dziwnie wygląda.
No i one się tutaj biją, wracamy. Pyk. Sprawdzamy, czy coś się pojawiło ciekawego. No i nic się nie pojawiło. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Znowu 30 minut wyszło i tak naprawdę za dużo nie zrobiłem, ale przynajmniej tak. Ewoluowaliśmy Sentreta, ewoluowaliśmy Szapeta i w sumie to tyle. W sumie to tyle, to nie za dużo. A miałem zobaczyć pokeboli przygotowanych, żaden pokemon mi nie odpowiada. Po prostu cały czas szukam tych super wymarzonych pokemonów, przez co praktycznie nic nie łapię, żadnych innych stworków. Może to się zmieni wkrótce. Czekam na wasze komentarze, co robimy z tym pokeradarem, czy zostawiamy, bo nie ingeruje on aż tak bardzo w grze, czy jednak usuwamy go i robimy po prostu na żywca takie odcinki. Także dzięki za oglądanie, na razie, pa pa.